Paweł mówi tak. Jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czy jesteście przesiąknięci świadomością, że umarliście dla tego świata? Przesiąknięci. Tydzień temu w Białymstoku głosiłem na temat tego, co to znaczy w praktyce, że rzeczywistością jest Chrystus. Chrystus jest rzeczywistością. Nie to, co widzimy, nie to, co trąbią do nas z każdej strony. To nie jest rzeczywistość. Paweł mówi, tego, co w górze szukajcie. Tego, co w górze szukajcie. Na tym się koncentrujcie. O tym myślcie. Wiecie, każdy człowiek tak naprawdę decyduje, odrodzony z Bożego Ducha człowiek, decyduje według prawideł, którego królestwa chodzi. Jezus powiedział wyraźnie, królestwo moje nie jest z tego świata. Nie jest z tego świata. Natomiast jak rozmawiam często z ludźmi, widzę, że oni sami pozbawiają się insygniów władzy, którą otrzymali w Chrystusie i schodzą do prawideł tej ziemi. Widziałem, jest mi trudno, mam takie okoliczności, przechodzę przez trudny czas, muszę teraz z czymś takim się zmagać. To w większości są prawidła tej ziemi, ale Paweł mówi, nie tego szukajcie. Nie o tym myślcie. Umarliście dla tego świata, umarliście dla prawideł tego świata, umarliście dla zasad tego świata. Jesteście nowymi stworzeniami. Chciałbym, żebyśmy z tej perspektywy dzisiaj w ogóle zaczęli uwielbienie. Z tą myślą przewodnią. Nie jesteśmy stąd i nie poruszamy się według prawideł tej ziemi. Jesteśmy na misji. Jesteśmy misjonarzami. Misjonarzami nieba na ziemię. Kiedy mówimy, że niebo nawiedza ziemię, to pomyśl, że to ty jesteś tym kimś, który nawiedza ziemię. Nie z tej perspektywy patrzymy na to, co nas otacza. Nie z tej perspektywy. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. O raba, shiraba, kala, rama, hasire, lejalaj. Uwielbiamy Ciebie, Jeszua. O rakaba, shita, basire, leja. O rakaba, shata, masara, dawco życia. Dawco życia. Dawco życia. O rakaba, shiraba, leja. Odkupicielu nas. Wybawicielu nas. Uwielbiamy Ciebie. Podnieś swój głos. Podnieś swój głos do jedynego Boga, do Pana Panów i Króla Królów. Ora bakaba shira balehe siraya. Ora kaba shita masereya. Okaż, kim on dla ciebie jest. Okaż to. Okaż to. Ora kaba shete beseya. Całym swoim ciałem, mową, sercem, zaangażowaniem. Ora kaba sherele keremaya. Ciebie uwielbiamy. Ciebie uwielbiamy, Jezusie. Ciebie uwielbiamy. Ora kabata basherelekea. Ara shiraba serelea. Wyrwałeś nas z królestwa ciemności. Wyrwałeś nas pod panowania diabła. Ora kabata sherele. Jesteśmy Twoimi synami. Jesteśmy dziedzicami. Należymy do Ciebie. Jesteśmy zjednoczeni z Tobą. Masz non-stop o nas staranie. Zasilasz nas non-stop. Ora kalaraha sirili. Ia bababa sirimia. Ora kaba siderea. Ty pierwszy nas umiłowałeś. Umiłowałeś nas. Umiłowałeś nas. Ora kaba siderea sirilea. Ora basira basereme kelereme kesira laia.
Ura baba sida makata maserelea. Riba shara masida la serelea. Ara baba baserele sere. Ura kaba basi. Nie czekaj! Nie czekaj, aż słowa muzyki cię poniosą. Ponieś dzisiaj. Ty ponieś dzisiaj ich. Ponieśmy ich dzisiaj. Naszą wiarą i naszym uwielbieniem. Ura kaba baba baserelea. Ora shira basete mereya laya aya bakata basere lekeya ora shiale iya masea Yeshua ruach kadosh święty Boży ora kata mahesereya iya babasea oya kabasere mehe iya basere leya Urokoto bakata basereleya ia bashira laya ere ke bebe bebe serele serele mesera ura kata baserele Panem jest, ale...
Wiecie, kiedy ten zwrot, że Jezus jest moim Panem, nie jest religijnym sloganem. Panowanie Jezusa w naszym życiu jest widoczne poprzez to, że jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Nie inaczej. Jeśli nie jesteśmy posłuszni Jego Słowu, to nie, Jezus nie jest Panem. To jest tylko religijny frazes. Zaśpiewaj to jeszcze raz. Z pełną świadomością i deklaracją. Jestem i będę posłuszny Twojemu Słowu. Dobrowolnie daję Ci prawo bycia Panem każdego elementu w mojej duszy, każdego elementu w mojej psychofizyczności. Oddaję Ci ten teren. Wchodzę pod Twój autorytet. Jak? Że będę stosował każdą Twoją zasadę. Będę stosował każde Twoje prawo. To, że jesteś moim Panem, będzie widoczne dla innych ludzi. Inni ludzie będą widzieć, że Ty jesteś Panem moim. Asia, jeszcze raz. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Darował nam. Chodź, uwielbiajmy Pana.
wdzięczności nie da się pójść głębiej w uwielbienie. Nie da się pójść. Można wejść w śpiewanie, można zrobić cokolwiek. Ale wdzięczność jest kluczem. Wdzięczność. Przekieruj swoje oczy na to, co zostało ci darowane. Na to wszystko, co zostało ci darowane. Popatrz na tą wolność od tego świata. Nie jesteś stąd. I jeszcze raz. Chodź. Chodź, uwielbiajmy Pana wciąż. Śpiewajmy o tym, jak wiele On darował. Uwielbiajmy Pana wciąż, śpiewajmy o tym, jak wiele On darował nam. Chodź, uwielbiajmy Pana wciąż, śpiewajmy o tym, jak wiele On darował. Was zmaga się z jakimkolwiek poczuciem winy. Nieważne za co i nieważne w jakim zakresie. Wyjdź tutaj do przodu. Jeśli jakiekolwiek poczucie winy w tobie jest.
Riba sara makalarasa. Śmiało, tak bardzo jak chcesz. Tak szybko tu przyjdź. Jak chcesz być od tego wolny. Ura kabashira babala serelelea maja. Riba szara la serelea. Ara kabashete me serelea. Riba szara bakalara basira basara leja. Kościele, módlcie się. Módlcie się na językach. Ura bababa shira makalara masira laja. Diable, przeklinam cię. Przeklinam twoje działania w ich życiu. Oskarżycielu braci, wycofujesz się teraz przez moc imienia Jezus. Ura kabashira basara. Ja usuwam z ich umysłów. Ura kabababa siedemese wszelką kłamliwą myśl. Wszelka kłamliwa myśl. Przestajesz go oszukiwać, diable. Ura bababashira malaya. Ura kabashira basireleya. Nowy człowiek, nowy człowiek, nowy człowiek, nowy człowiek. Ura bababashiremeleya. Ja bakata basara laya. Ja bashira bababashireleya. Ura bababashita masete mekela laya. Ura bashira basara. Powiedz, jestem niewinny. Jestem niewinny. Powiedz to. Jestem niewinny. Przez moc krwi Jezusa jestem niewinny. Jestem niewinny i niewinna. Cały list dłużny został przybity do krzyża. Każdy mój grzech został wymazany. Każdy mój grzech. Powiedz to. Ura baba baba shita basira laya. Przeklinamy teraz wszelkie duchy kłamliwe. Ura kaba baba shetere sireleya. Araba shia bakalaraha sireleya. Ja przeklinam wszelką ciemność w tym obszarze. Przeklinam cię, diabeł. Przeklinam cię. Przeklinam cię. Módlcie się na językach. Módlcie się, kościele. Módlcie się. Nieście ich modlitwą. Ura baba baba shetere kelera sireleya. A ja szata kata basireleya. Niewinny. Niewinny. Niewinny, ojcze. Ojcze. Ura kaba shida basara. Kereya ma. Ja przeklinam wszelką ciemność w jego życiu. Przeklinam wszelką ciemność, raba, baba, szere, legele, resiraja. Przeklinam wszelkie duchy kłamliwe. Wąd, diable, ty, który ją oskarżasz. Ty, który ją oskarżasz. Oskarżasz. I mówi, że popełniła błędy i popełnia błędy. Przeklinam cię teraz. I mówię, ona jest niewinna. Niewinna, to jest ona świadoma. Ona jest całkowicie świadoma. Yeah.
ma e a sorele mi che diamo le gheria della macchere mi e rico senteriale che diana ma stai e di oro che era lì corebe sodere me ore lì a che ria da ramene te e di aro gole me daria la che se te e diana le galia lo che dovrebbe se o delio della la che rio lo che rebe sia lo che de me lo di Ana le gario le dere mai un messi de lai ogni alla gheria l'odore ma seta e di a corua le gore balassate uderio le gario lo dere mai ore alla hasci ed oro le messai ore lì a era la gara le di a role me e di a romo seria le gara basai odere la gare di ala masunti e li oro lo sciotoro cotoro basai oderia eria tarama le cote che dia lo deria lo core me sorte e dia ro levare la cartere massa deria lo cosere delle me chere dei odere a sciore le carodere berta eria lo senta eri al core paria con le mascia eri allo che di allo core besai o meria eri alla eri a tope eri allo porto non se il perdere sciotte eri allo della male gerdere sì Maria role de gorda Turiano scederà la cara ma sai ore la che di arole bere me sorto deria lo che era maladera la torto era lo semper tari ascoltere ma e sì e la e di ama le garia l'ore me sorte curia la bare me che dia la corte ore di adore ad ossellerai ore le ha lasciati hanno core besai e li ha lodera legaria la carte ore li ha tore me contore le parte e di aro legaria lo che le besse ore li ha lore che la matere sei ore di alera di alo che le tora e li ha dara maleca di alam l'oderia leggera la cai odiare la so e bere le mai e diaro le guianere l'amatore ore li adori ma calata sarote diaro le meralero quel toro sorto e li ancoderai corianna nam terianna me se diaro soi e dio tere Orelia rende lì arcole le rotte
sai. Umeria loderia lei. Umeria letia da che namasirio leni andorim. Eni anturia coria le. Te kira masai. Te querti alere sai. Quelia dere la che d'amore la parera chi asso de meredi. Eri ore le sideri ma da che rebasso. Arakale daria lodere ma sodere la china ma te chine ne totori alante me e dire le cortoli a no crema te chido sotto se corte le se cortolo e dialoghera la dere la re la diara e riacotore me se chidara la vara ma e diaro tu le medorie le sei. Choć uwielbiajmy Pana wciąż, śpiewajmy o tym, jak wiele On darował nam. Toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniesie zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. No to śpiewaj! Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Pod niebem dziś ze zwierzchnością zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan!
nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego odstoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. Tego odstoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron. Księciem zła, my z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan! Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego odstoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron. Znać Jezusa Panem. Kolan! Kolan nie naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego odstoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed księciem zła. Nigdy. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami już zmiażdżony, a dokonawszy tego odstoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy.
krwi? Czy wierzysz w moc krwi? Wiele razy nie masz nic innego już. Nic ci nie zostaje. Jak tylko wiara w moc krwi. Wierzysz w moc tej krwi? To nie jest wydarzenie historyczne. Ta krew, ona dzisiaj ma moc. Ona dzisiaj ożywia. Ta krew dzisiaj jest bronią. 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 Poprzez wiarę w Jego krew zwyciężasz w życiu. Zanim pójdziemy dalej, zapieczętuj się w tym. To są te, wiecie, najprostsze prawdy, które czasami po drodze się gdzieś gubi. Już wiem to, już wiem tamto. Ale czy wierzysz w krew? Czy to jest argument dla ciebie? Że zwyciężam ze względu na krew Jezusa. Zapieczętuj się w tym. Jeszcze raz teraz. Zaśpiewaj te słowa. Z wiarą. Niech to będzie proklamacja twojej wiary. Bój toczymy. Bój toczymy pod niebem dziś. Ze zwierzchnością i życiem zła. Nie.
poznawszy tego, ostoimy się. Urabashira balama sireleja. Arabashita basireleja. Pieczętujemy się, Ojcze, w tym słowie. Urakababa sireleja. Arabashia basireleja. Tam deklarowaliśmy, przed kim nie zegniemy swoich kolan. A teraz deklaruj, przed kim zginasz swoje kolana. Zginam swoje kolana, przed obliczem świętym trwam. Bardzo Cię potrzebuję, wiarą sięgam w głębie Twych ran. Tak bardzo pragnę, pragnę, byś wrócił. Tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus, wróć! Tak bardzo pragnę Cię. Jezus, wróć! Ja wzywam imię Twe. Jezus, wróć! Posągi Bogów stron. Jezus, wróć! W tym świętym duchu rządź. Ty jesteś Pan. Ciebie uwielbiam, w Twej łasce trwam, u Twoich stóp. O Jezus, wróć! Twoja moc jest mi dana, ja władam w potędze Twej. Siła piekła upada, Ty ze mną w wędrówce mej. Tak bardzo pragnę, pragnę, byś wrócił. Tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus, wróć! Tak bardzo pragnę Cię. Jezus, wróć! Ja wzywam imię Twe. Jezus, wróć! Posągi Bogów stron. Jezus, wróć! W tym świętym duchu rządź. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, Król. W Twej łasce trwam, stóp. O Jezus, wróć! Zginam swoje kolana, przed obliczem świętym trwam. Bardzo Cię potrzebuję, wiarą sięgam w głębie Tych ran. Tak bardzo pragnę, pragnę, byś wrócił. Tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus, wróć! Tak bardzo pragnę Cię. Jezus, wróć! Ja wzywam imię Twe. Jezus, wróć! Posągi Bogów stron. Jezus, wróć! W tym świętym duchu rządź. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, Król. W Twej łasce trwam, dana, ja władam w potędze Twej. Siła piekła upada, Ty ze mną w wędrówce mej. Tak bardzo pragnę, pragnę, byś wrócił. Tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus, wróć! Tak bardzo pragnę Cię. Jezus, wróć! Ja wzywam imię Twe. Jezus, wróć! Posągi Bogów stron. Jezus, wróć! W tym świętym duchu rządź. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, Król. W Twej łasce trwam, u Twoich stóp. O Jezus, wróć!
Wam. Bardzo Cię potrzebuję, wiarą sięgam w głębie Twych ran. Tak bardzo pragnę, pragnę, byś wrócił. Tak bardzo czekam na ten dzień. Bardzo Cię potrzebuję, wiarą sięgam w głębie Twych ran. Tak bardzo pragnę, pragnę, byś wrócił. Tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus, wróć, tak bardzo pragnę Cię. Jezus, wróć, ja wzywam imię Twe. Jezus, wróć, posągi ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę.
jest mi szczęście. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał, rozlepany w twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr, zjawiam się sam. Wykorzystam tę chwilę i komuś powiem w środku dnia, jak się chwycić zbawienia i uciec od zatracenia. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Czekajcie, czekajcie. Kochani, to ładna piosenka. Ale nie chodzi o to, że ona jest ładna. Wierzymy, że to nasz czas? Wierzymy? Czy spoglądamy po sobie, kto jak śpiewa? Wierzymy w to? Weryfikuj, czy wierzysz w to? Teraz. Nasz czas. Nasz. Ojcze, ja modlę się teraz, abyśmy wykorzystali ten czas. Urakaba, shiraba, kalaraba, sireleja, mara. Módlcie się. Ojcze, nie graj na razie, Przemek. Ja proklamuję, że sługa jest naszym, że czas jest naszym sługą. Urakaba, taba, sireleja. Że my potrafimy wykorzystać czas, Ojcze. Urakaba, baba, sireleja. Jaba, kataba, seremeja. Ojcze, ja modlę się teraz o dojrzałość wśród nas. O dojrzałość. Dojrzałość, Ojcze. O rozumienie celów grupowych, Ojcze. O rozumieniu tego, że jesteśmy rodziną. O rozumieniu tego, że jesteśmy zespołem. Urakabata baszirelechea. I abasata makelere. I rabaszorolo soto mojo. Eke beszerele sirelea. Arababa bakalaramaha sirele. I abakata baszirele seterea. Araba, shiraba, serele, kete, besere. Czy jesteście gotowi na zupełnie nowy czas? Czy jesteście na to gotowi? Czyli jesteście w stanie się rozstać z wszystkim, co macie teraz? Tak? Tak? Jak tak, to biegnij tutaj. Tak, to biegnij tutaj. Jak tak, to biegnij tutaj. Biegnij. Uraba baba serele kele basaralaya. Araba shiraba baba kemehe serele. Ia baba serele kele basaralaya. Araba shirala serele ya ba. Araba kabashe, ojcze. Ojcze, uraba baba shiraba serele. My porzucamy teraz wszelkie bałwany, które blokowały nas starym, ojcze. My porzucamy to wszystko, to co nie pozwalało nam iść do przodu dalej. Wyrzekamy się tego. Porzucamy to. Porzucamy to teraz. Wyrzekamy się tego.
wyrzekamy się wszystkiego, co lewe w naszym życiu. Wyrzekamy się wszystkiego, co zostało zbudowane na fałszywym fundamencie. Wyrzekamy się tego. Jesteśmy gotowi na nowe. Jesteśmy gotowi na nowe. Przeklinamy wszelkie martwe schematy. Przeklinamy martwe schematy. Nasze wyobrażenia jakiekolwiek, które są dalekie od Twojej prawdy i Twojej woli, Ojcze. Ojcze, przychodzimy do Ciebie jako gotowe naczynia. Gotowe naczynia. Jako czyste naczynia. Ojcze, usuwamy wszelki brud, wszelką stęchliznę, wszelki syf z tych naczyń. Usuwamy teraz przez wiarę, Ojcze. Napełniaj nas, Duch Święty. Napełniaj nas. Napełniaj. Napełniaj i oczyszczaj. Powołałeś nas na czyste naczynia, Ojcze. Ojcze, ja proklamuję, że my nie przejdziemy obok. My nie przejdziemy obok życia. My nie przejdziemy obok. Niech wszystko, co fałszywe i martwe, niech to runie przez moc imienia Jezus. Jak się zgadzasz, powiedz amen. Twoje jest królestwo. Twoja jest chwała. Twoja jest potęga. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Bogiem. Ty mówisz do nas dzisiaj. Mówisz do nas dzisiaj. Ojcze, ja proklamuję, że my jesteśmy otwarci na Twoje słowo. Otwarci na Twoje informacje. Otwarci na wszelką korektę, Ojcze. Jesteśmy otwarci. Znasz nasze serca. Znasz nasze serca. Znasz nasze intencje. Znasz to, Ojcze. Znasz to. Znasz to. Prostuj wszystko, co zakrzywiliśmy. Chcemy iść po więcej. Chcemy iść po więcej, Ojcze. Chcemy iść po więcej. Chcemy iść dalej. Nie jesteśmy niczym związani. Jesteśmy związani prawdą Chrystusową. Ojcze, proklamujemy. Tak jak śpiewaliśmy. Strąć wszelkich bałwanów. My strącamy ich teraz w naszym życiu. Strącamy wszelkiego bałwana, który wyrósł. Stajemy, Tato, przed Tobą. Gotowi położyć życie dla Ewangelii. Nie mamy innych celów. Nie mamy innych pragnień. Nie budujemy innego królestwa. Poślij nas dalej. Poślij nas. Duchu mądrości. Duchu strategii i planowania. Dziękuję Ci, że przychodzisz jak światłość do nas. Że to, co do tej pory było niewidoczne, teraz staje się widoczne. Że to, co do tej pory było zakryte przed naszymi oczami, teraz jest odkryte. Ojcze, dziękuję Ci, że poszerzamy się. Dziękuję Ci, że Twoja łaska działa. Że Twoja łaska działa.
Twoja łaska działa. Jak śpiewamy, że jesteśmy gotowi, to nie chodzi nam tylko o promocję. Jesteśmy gotowi zapłacić cenę. Jesteśmy gotowi iść. Podjęliśmy decyzję. Zrobiliśmy rachunek zysków i strat. I zdecydowaliśmy, że jesteśmy gotowi posunąć się do przodu. Posuwać się do przodu. Jako ruch wpływający na ten kraj i na różne miejsca w świecie. Jak również indywidualnie w naszych życiach, w naszych duszach. Ruch do przodu. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Ojcze, ja modlę się teraz o to, abyśmy byli scaleni jako zespół. Scaleni. 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 Bożą miłością. Przyjaźnią. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Urakaba szerele hasirala. Ojcze, przeklinamy wszelki bunt. Przeklinamy wszelki bunt. Wszelki bunt. Wszelki bunt. Skończył się czas zabawy w zespół. Zaczyna się czas bycia zespołem. Zaczyna się czas rozumienia celów. Arabashira baba seremeleya. Akabashira baba serele gelere masiralaya. Zadeklaruj, że będziesz oddany jak nigdy dotąd. Że całe twoje życie będzie poświęcone. Ojcze, my chcemy ten kraj. Chcemy ten kraj dla Ewangelii, dla pełnej Ewangelii, Ojcze. Chcemy, żeby ludzie rodzili się na nowo. Żeby ludzie spotykali się z Tobą. Żeby się stawali synami, córkami, żeby stawali się dziedzicami. Ojcze, modlimy się o kolejne pokolenie uczniów. 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 Którzy chcą płacić cenę i iść dalej i tworzyć kolejnych uczniów. Kolejnych uczniów. Kolejnych uczniów. Kolejnych uczniów. Uwielbiamy Ciebie. Poruszaj się wśród nas. Mów do nas. Jesteśmy świadomi, że wszystko zaczyna się od decyzji, od wyboru drogi. Mocą tej modlitwy wiele rzeczy się zmieni w waszych indywidualnych życiach również. Nie obawiajcie się tego. To jest początek prostowania rzeczy i wchodzenia w kolejny obszar. Adekwatnie do sytuacji, adekwatnie do potrzeb. Bóg działa zawsze. Pod warunkiem, że się Go wpuszcza.
władza. Twoja jest cześć, splendor i moc. Twoja jest tylko Ty, tylko Ty, jedynie Ty, tylko Ty. I nie ma innych, tylko Ty, jedynie Ty. Do Ciebie ja należę, Królu mój. Przyjaciele, jednym z największych wrogów chrześcijaństwa jest przyzwyczajenie. Przyzwyczajamy się, gdzie siedzimy, jak uwielbiamy, co śpiewamy, kiedy się modlimy, o której wstajemy, co robimy. Dodajemy do tego prawdy Boże, ale często zapominamy o jednej rzeczy. O świeżości. Każdy z nas potrzebuje świeżego głosu Ducha Świętego. Każdy z nas. Inaczej rośnie tylko intelekt. Już wiem. Czuję się bezpiecznie w wiedzy. A padam w jakiś schemat. W domu, w pracy, w życiu, w służbie, we wszystkim. W schemat. Po tej części następuje taka część. Dlaczego? Bo tak było zawsze. Albo bo ja tak mam. I tak się tworzą religie. Od kilku dni tak Duch Święty bardzo wyraźnie i głośno do mnie mówi. Wiesz, że też a propos dzisiejszego naszego spotkania. Żeby przekazać wam tą prostą prawdę. Że ani prawdy Boże, ani budowanie czy rozwijanie swojej wiary, one nie eliminują słuchania Ducha Świętego. Nie eliminują słuchania tego, co mamy zrobić, jak mamy żyć, jaki kierunek zrobić. Prawda wyznacza nam ramy, daje pewną hierarchię, pokazuje boisko, po którym biegamy. Bramki, do których strzelamy. Ale jest jeszcze ten głos. Głos. Który mówi, jak najlepiej przebiec, aby się nie wywrócić i strzelić tego gola. Jak to zrobić? Na tym boisku. Których zasad użyć? Kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić? Kiedy się kiwać, a kiedy podawać? Przecież to nie jest tak, że zawsze trzeba się kiwać albo że zawsze trzeba podawać. Nie zapominajmy o tym. Ty jedynie rządzisz w sercu mym. Ty jedynie poprzez Twoją obecność, poprzez życie. Ja bardzo potrzebuję świeżości Boga. Ja jej pragnę, ja za nią tęsknię. Co z tego, że ja wiem już pewne rzeczy? A ja chcę dzisiaj dotknąć czegoś świeżego. Chcę dzisiaj powąchać świeże słowo, spotkać się z Nim. Coś przeżyć dzisiaj. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze jeść przez tydzień tego samego odgrzewanego schabowego. Że wkrótce przyjdziesz po mnie Ty.
splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc. Thank you.
splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, Twoja jest cześć. Splendor i moc Twoja jest. Twoja jest władza, zasiada na Syjonie. Święty Bóg zasiada pośród nas. Święty Bóg, On bierze mnie w obronę. Gdy ufam Mu, nie jestem sam. Zwycięski Bóg, zastępów Pan. Skrzydła.
Święty Bóg zasiada pośród nas. Święty Bóg, On bierze mnie w obronę, gdy ufam Mu, nie jestem sam. Bóg zastępów Pan, Twój
skrzydła. Święty Bóg gromadzi dzieci swe. Święty Bóg swą chwałą je okrywa, by nigdy nie zgubiły się święty. Święty Bóg pod swojej chwały skrzydła. Święty Bóg gromadzi dzieci swe. Święty Bóg swą chwałą je okrywa, by nigdy nie zgubiły się zwycięski, zwycięski, zwycięski Bóg zastępu. Zasiada na Syjonie, Święty Bóg zasiada pośród nas, Święty Bóg, On bierze mnie w obronę, gdy ufam Mu, nie jestem sam, Święty, Święty Bóg zasiada na Syjonie, Święty Bóg zasiada pośród nas, Święty Bóg, On bierze mnie w obronę, gdy ufam Mu, nie jestem sam. Mam prośbę, aby do przodu przyszły wszystkie dzieci do 12 roku życia z rodzicami z tyłu. Chodźcie. Dzieci z przodu, rodzice z tyłu, niech staną. Wszystkie dzieci. Niech przyjdzie następne pokolenie. To wszystkie nasze dzieci? Chodźcie. W wózku czy nie w wózku, wszystkie dzieci nasze są. Ojcze, dziękujemy Ci za każde dziecko. Dziękujemy Ci za każdego z nich. Dziękujemy Ci, że oni urodzą się na nowo. Należą do Ciebie. Są Twoi. Dziękuję Ci, Ojcze, że oni nigdy nie wpadną w sidła religii, humanizmu, intelektualizmu, ani żadnej innej martwej doktryny. Dziękujemy Ci, że każde z nich rodzi się na nowo. Że każde z nich jest Twoim sługą. Że jesteś celem ich życia. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ich wpływ. Dziękujemy Ci, że oni
odbiją się z naszych pleców i pójdą dalej niż my. Sięgną więcej i pójdą dalej. Ojcze, ja modlę się teraz o rodziców. Ojcze, dziękuję Ci za mądrość, za konsekwencje. Dziękuję Ci za ojcostwo i macierzyństwo. Dziękuję Ci, że rodzice są świadomi, że dzieci wychowują dla Pana. Wychowują dla Pana. Dziękuję Ci, Ojcze, że to w żadną stronę nie zostanie nigdy wypłacone. Dziękuję Ci, Ojcze, że rodzice są szczęśliwi z ojcostwa i macierzyństwa. Że poprzez ojcostwo i macierzyństwo rozwijają się w Tobie. Dziękuję Ci, że są wzorem dla swoich dzieci. Że są odbiciem Ciebie. Odbiciem Ciebie. Ojcze, my wiemy, że to jest ważne. Wiemy, że ważne jest kształtowanie nowego pokolenia. Ojcze, my proklamujemy, że my tego nie zaniedbamy. Nie zaniedbamy tego. Będziemy wzorem dla naszych dzieci. Będziemy je wychowywać dla Ciebie, Jeszua. Dostaliśmy je w darze. Ani ich nie zawłaszczamy, ani ich nie porzucamy. Przeklinamy działalność jakichkolwiek duchów sierocych. Mówimy, że każde z naszych dzieci jest powierzone Tobie, Jeszua. Są powierzeni Tobie. Nie mają nic wspólnego z tym światem i prawidłami, które są na nich. Oni są Twoi. Zabezpieczamy to, Ojcze, i mówimy, że zły tego nigdy nie ukradnie. Pośród nas, święty Bóg.
Swojej chwały skrzydła.
bym skrył, swe życie dał, abym mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, abym mógł żyć. Pan, Stwórca gwiazd, abym umył. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. To Pan nasz Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe po wierze składać. Cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. To Pan nasz Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe w ofierze składać Mu. Bogodzie czci jest sługa Król. To Pan nasz Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś, by za jedyny.
jeden głos. Jeden głos. Zaprasza dziś, by za nim iść i życie swe w ofierze składać mu. Bogo, dzięć ci. Jest sługa, król opuścił, opuścił tron, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, abyś mógł żyć. Po grodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból, abym mógł żyć. Spójrz oto ran, krwawych ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Ofiarą był, więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron jak we dać i sługą być. To Pan, to Pan nasz Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś, by za nim iść i życie swe w ofierze składać mu. Proroczą. Ja nie mam słowa, ale wcześniej, na wcześniejszej piosence nagle usłyszałam, oprócz ich śpiewających, chór, wysokie tony. Tak się zaczęłam przysłuchiwać temu. Nigdy tego nie miałam. Tak między 5 a 10 sekund, tak to około 10 sekund trwało. To niesamowite. Mi w ogóle zaczęły przychodzić takie głupie myśli, że w ogóle nie w rytmie śpiewam, że technicznie źle głos sobie zdzieram, że w ogóle wysokich dźwięków nie wysiągam. I właśnie też na poprzedniej piosence przyszło mi takie bardzo głębokie przekonanie, że Bóg sobie odebrał chwałę z tego uwielbienia. Ja dostałam takie słowo, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I nie patrz na okoliczności i na trudności. Chodzimy w wierze, nie w oglądaniu. Uchwyć się każdej Bożej obietnicy, bo każda obietnica ma swoje tak. I bez wiary nie można podobać się Bogu, ponieważ Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Amen.
głębokość pochodzi ze źródła. To znaczy, że nieważne gdzie szukasz, musisz zawsze spojrzeć na to, z czego czerpiesz swoją moc, swoją energię, swoją siłę. Jak patrzysz na Jezusa, czerpiesz moc i siłę z Jezusa. Jak patrzysz na inne okoliczności, upadasz i toniesz. Tak jak Piotr chodził po wodzie, kiedy patrzył na Jezusa, tak samo ty musisz patrzeć na Jezusa, kiedy mimo okoliczności jesteś w stanie stąpać po wodzie. Jak popatrzysz na okoliczności, utoniesz. Jezus cię uratuje, bo On jest zwycięzcą. On postanowił, że nie jest w stanie nic ani nikt cię odłączyć od Jego miłości. Ale pamiętaj, skąd czerpiesz, z jakiego źródła. Słowo Boże mówi, że mamy robić wszystko z przekonania. Jeśli masz przekonanie, wewnętrzne przekonanie. Następnym krokiem jest to, aby to, co wypływa z przekonania, robić z pewnością. Nieważne, czy mówisz do ludzi, czy śpiewasz, czy cokolwiek innego w życiu codziennym robisz. Masz to robić z pewnością. Jeszcze ja mam trzy rzeczy. Pierwsze słowo wiedzy. Czy ktoś z was ma jakiekolwiek problemy z łokciami? Bóle łokci, jakiekolwiek zwrotnienia, problemy? Jeżeli jest taka osoba, to później będę się modlić o ciebie. Druga sprawa jest taka. Pobrudziłam sobie koszulkę, leżąc na podłodze. W przypadku proroka wszystko, co się dzieje, jest istotne. Więc ja już tą koszulką w tym momencie do was prorokuję. Są takie osoby wśród was, które skupiają się na niedoskonałościach swoich innych ludzi. A tu chodzi o to, że miłość przykrywa wielość błędów. Zacznijcie patrzeć z tej perspektywy. Bo są takie osoby, które nieustannie przyglądają się na te zabrudzenia. Miłość przykrywa wielość błędów. Chcę, żebyście to zapamiętali. I trzecia rzecz. Ja tutaj chcę trochę pociągnąć temat, o którym mówił Michał. Ale wam chcę pokazać takiej strony perspektywy proroczej. Michał tutaj mówił o zmianach. Jeden z naszych proroków miał wizję i widział liczbę 8. Liczba 8 jest symbolem nowego początku, wejściem w nowe rzeczy. Ale jest to wejście w nowe rzeczy na takich zasadach, że już coś mam, posiadam jakiś potencjał, mam jakieś narzędzia, mam jakieś obdarowanie i teraz ja biorę to wszystko do kupy i wchodzę z tym całym potencjałem w nowe miejsce, w nowe przestrzenie życia. Okej? Okay? To jest liczba numer 8. I to, w takim jesteśmy teraz momencie. To jest czas sumowania. To jest czas podsumowania tego, co mamy. Podsumowania tego na poziomie naszej fizyczności, naszego ducha, naszej duszy. Zbierzcie sobie do kupy, jakie macie obdarowania, jakie macie talenty, jakie macie predyspozycje, co dzisiaj wiecie, co dzisiaj potraficie, w czym się dzisiaj poruszacie, jakie są wasze mocne strony. To jest ważny moment. To jest czas podsumowania i sumowania tego, abyśmy mogli wejść w nowe przestrzenie z tym potencjałem, a mamy bardzo wiele. Bardzo wiele. Inny z naszych proroków miał ostatnio sen. I śniło mu się, że czekał na pociąg na dworcu kolejowym. I miał ręce pełne książek, aż mu się wysypywały. I czekając na swój pociąg, na ten nowy pociąg, do którego miał wsiąść, nadjechały inne i zobaczył tam inne narzędzia, inne rzeczy przydatne. Tam były buty, tam były jakieś kaski. I on wziął kolejne rzeczy z tego pociągu, czekając na ten swój właściwy, aby wsiąść do tego nowego pociągu z nowymi rzeczami. To jest proroczy obraz. Pociąg jest symbolem wejścia w nowy etap, w nową przestrzeń. Zamknięciem pewnego starego miejsca i wejściem w nową przestrzeń. Masz już bardzo wiele od strony teoretycznej. Masz już bardzo dużo wiedzy, tych książek. Masz też bardzo dużo narzędzi praktycznych, jak te buty, jak te kaski. Masz bardzo wiele. Sumuj to, co masz. Sprawdź, co masz. Jeżeli chcesz wejść w nową przestrzeń, to wejdź z tym całym potencjałem. Wykorzystaj to. To jest teraz też czas,
aby jeszcze w większym stopniu zarządzać każdym obszarem Twojego życia. To jest czas zarządu i brania autorytetu, jeszcze w większym wymiarze niż do tej pory. Ja kilka miesięcy temu Wam mówiłam na temat tego, że to jest moment na to, żeby zmienić modlitwę na modlitwę autorytetu. I to jest jak najbardziej aktualne, a może powiem tak, jeszcze bardziej aktualne dziś niż kilka miesięcy temu. Uczmy się tego, zarządzajmy na początku sobą samym, swoim ciałem, swoją duszą, swoim czasem, swoimi pieniędzmi, swoją energią. Zacznijmy od podstawowych rzeczy nawet w naszym domu. Zacznijmy brać autorytet i zarządzać. Bo żeby modlić się modlitwą autorytetu, to trzeba być najpierw świadomym autorytetu, który się posiada. Pamiętaj o tym, że z Jezusem Chrystusem zasiadasz w okręgach niebieskich i że masz, dane są Ci klucze do tego, aby związywać i rozwiązywać, otwierać i zamykać. Ty nie możesz zapomnieć o tym, że Ty masz autorytet i Ty masz możliwość zarządu. To, co powiedziała wcześniej Asia, to nie jest tak, że okoliczności Tobą zarządzają. To Ty masz możliwość, masz autorytet, to Ty możesz wziąć te rzeczy w ryzy, za rogi, doprowadzić do pionu. To jest ten moment, bo Słowo Boże mówi w ten sposób, że kiedy będą na Ciebie nastawać, nie wyjdzie to ode mnie, ale kiedy będą na Ciebie nastawać, to padną z Twojej ręki. To jest czas, aby z Twojej ręki padł każdy wróg, aby zacząć brać autorytet i zarządzać. Z Twojej ręki padnie każdy wróg. Rozumiecie to? To jest ten moment, Amen. Abyśmy zaczęli patrzeć z tej perspektywy. I to jest również czas, gdzie wiele Waszych modlitw zostanie zrealizowanych. Wiele takich modlitw, gdzie sobie ustanawialiście pewne rzeczy, ogłaszaliście. To jest ta chwila i ten moment na to, że one się będą realizować. Teraz zapłaci Ci Twoja wierność prawdzie i zapłaci Ci Twoja wytrwałość w wierze. Ok? Chwyćcie sobie to wiarą. Dziękujcie dzisiaj Bogu za to, że odpowiedzi na Wasze modlitwy są już za rogiem, że realizacja tych modlitw jest już za rogiem. Bądźcie za to wdzięczni, nakręcajcie się tym. Bądźcie tego świadomi, że to jest ten czas i to jest ten moment. I chcę zrobić jeszcze jedną rzecz, sumując to wszystko do kupy, tak jak mnie słuchaliście bardzo uważnie. Ja wiem, że Michaś zrobiłeś takie wezwanie tutaj do ludzi, ale ja chcę w jednym konkretnym, precyzyjnym takiej przestrzeni, chcę też zrobić wezwanie. O co mi chodzi? Chcę zrobić wezwanie do tych z Was, którzy realnie chcecie wejść w nowe przestrzenie działania fizycznie na rzecz rozwoju tego zespołu i Kościoła. Tylko ci z Was, którzy realnie chcecie się zaangażować, ale nie na poziomie takim, że jestem zaangażowany, ale realnie, czy jesteś w stanie dzisiaj wziąć ten cały Twój potencjał, wszystko, czego się tu dowiedziałeś, czego się nauczyłeś, co posiadasz od strony naturalnej i co posiadasz od strony ponadnaturalnej, co obdarzył Cię Bóg, i to złożyć tutaj i rozpocząć nowe działania na rzecz rozwoju tego Kościoła. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, jeżeli to jest w Twoim sercu, to wyjdź do przodu. To jest Twoja deklaracja. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, wyjdź do przodu. Tylko takie osoby, które realnie dzisiaj chcą wszystko, co mają, wziąć, sumować i wykorzystać tutaj na rzecz różnych nowych działań w tym zespole i w tym Kościele. Nie patrzcie na inne osoby, czy ktoś wyszedł, czy nie wyszedł. Bierzcie pod uwagę to, że wychodząc tutaj, jest to deklaracja przed Bogiem. To nie jest na zasadzie, se wyszedłem, zobaczę, co będzie. Jeżeli masz takie nastawienie, nic nie będzie, bo jest napisane, kto ma, będzie mu dodane. Podchodźmy do rzeczy świętych z bojaźnią. To jest deklaracja wobec Boga. To Ty mówisz w ten sposób, że Boże, ja chcę wszystko, co mam, złożyć dzisiaj i wykorzystać to od strony fizycznej, duchowej, jakkolwiek. Ale ja wezmę cały ten potencjał i ja złożę go tutaj. I ja zaangażuję się w nowe działania. Tam, gdzie jest taka potrzeba, tam, gdzie coś nie domaga, ja jestem gotowy ponieść to. Ok? I teraz mam jeszcze taką jedną prośbę. Michaś, Julitka, Ninka i Norbi. Ja bym Was poprosiła, byście zechcieli się modlić o ludzi. Ewa, pomódl się o wszystkich zbiorowo. Nie będziemy się modlić już indywidualnie, bo to się przez całe spotkanie dzisiaj przewija. Ten sam. Dopnij to tą modlitwą, ale nie będziemy już indywidualnie kłaść rąk na ludzi. Dobrze. To jest deklaracja serc. Oresela rabu szuntorlo roba tiri riala roba surlo urama szantolo roba siftiri bala roba sifti. Ojcze, ja w takim razie na mocy ich decyzji, Ojcze, ja uwalniam w nich siłę do zrealizowania wszelkich celów dla Królestwa, Ojcze. Ja uwalniam w nich moc ojcowską do tego, Ojcze, aby ten wpływ rodziny, Ojcze, nieśli dalej w imieniu Jezusa.
Kochani, to jest deklaracja serc. Z miejsca świadomości, z miejsca dojrzałości. To jest trochę kontynuacja tego, co modliłem się a propos też tego scalenia nas jako zespół. Zespół to są tryby połączone, które idą razem. Siadajcie, ale nie rozchodźcie się.